I tym oto sposobem, tropicielka jest, to możemy komisyjnie otworzyć paczkę i za chwilę będziemy sadzić. I coż my tutaj mamy? Tak, już gamonie pocztowe otworzyli. Taka paczka przyszła. Paczka normalnie jak pióro leciuteńka. Uważaj na paluchy, bo ała. Zasadzimy, zasadzimy ziarno. Którego po horyzont nie da się ogarnąć. Rachunek tu. I co tu mamy? Włoskie zioła, miks sala, sałaty, owoce i warzywa. Owoce i warzywa. Ale to coś mi się pomyliło. Trzy pak petunia, trzy pak lawenda, trzy pak mięta pieprzowa. Jest petunia. Petunia. Ale to coś tu. Inaczej sobie wyobrażałam. No nie, no masz ten, owoce i warzywa. Miks. No to tak ma być. Ale jest, no ale, no tak, ale ile tam tego jest w środku? No 9. Tylko, że pewno inaczej popakowane. Dobra, to trzeba teraz decydować, co sadzimy. A trzeba zobaczyć, co to jest. Aha, no to, jest. No to żona unboxuje, bo tutaj jest dzisiaj główną unboxem. No to nie wiemy, jakie mamy owoce i warzywa, więc nie wiemy, co będziemy sadzić. Uważaj na palce, bo to jest straszne. Chili pepper, tomato i strawberry. Dzikie. O, czyli to są same takie. A które jest która? No, bo jaja. No nie jest napisane. Nie, jest pod chili pepper. Aha, czyli jest. Czyli co sadzimy? A nie patrzymy? Aha, tu wiemy. Bazylia, majeranek i tymianek. To też żeśmy w sumie wiedzieli. Ale żeśmy nie wiedzieli wcześniej. Nie czytałaś. A tam? Aha, sałata, sałata i sałata. Jakaś... Letucję to tą mieliśmy już. I to jakaś arugula. Takiej nie mieliśmy. Petunia, lawenda, to co? Ja bym... Nie wiem, co bym tutaj sobie powinszował. Może sałaty? Same sałaty? To można czy sałaty? Czy całą wioskę salat? Salat. Sałat. No nie, no bo jak później będą ten... No nie wiem. To można po jednej sałacie. Coś co nie mieliśmy, no bo to co mieliśmy, to już wiemy jak rośnie. Papryczkę chili można. No to papryczkę chili można. Papermin. Miętę. No bo to 9 tych. Sztuk jest. A mamy coś jeszcze ze starego? Nie. Mamy. Ale same eksperymenty. Nie. A to jeszcze coś mamy ze starego żółtu. To weź drukarkę od razu. Ze starego żółtu mamy jeszcze szczypioreczek. Szczypioreczek, raz. To jest ta letuce. Letuce. Sałata. Nie, to jest romania. Nie, to są to jest to samo. Romania letuce i green letuce. Widzisz, to jest... Aha. Letuce.
Green leki, jakiś letas, czy i jaki? Bazylia jedna. I bazyliszka. A ja mam jeszcze koperek, jeśli byśmy chcieli zasadzić taką eksperymentalną. Eksperymentalny koperek. No to co robimy? No to można wziąć ze trzy sałatki. Znaczy, no to pewnie... sałaty są dwie. To trzeba na pewno najpierw powyblukować to, co tutaj było. To mamy raz, dwa, trzy, cztery. No to jest po jednym. No to cztery mamy. To jeszcze trzeba pięć. To. Pięć. Każde inne? Zabierzemy to chili. I poziomkę? Truskawkę. Strawberry, tak? A nie raspberry? Strawberry? Nie wiem. Ale dzika truskawka to jest właśnie chyba poziomka. No to można wziąć. Chili. No to czekaj, to masz drukarkę? To idziemy sadzić. Bo tu już takie ciemności egipskie trwają i trwają. Właśnie, to jutro się dopiero zaczyna. No, jutro rano będzie trzeba włączyć. Tylko ja tu może już jednak jakimś światełka dam. No to co, będzie tu trzeba wodę zatankować, ale to po kolei. Może zrobimy tutaj timelapsa, bo już tamten się skończył. No tutaj timelapsowałem w ogóle przez prawie 2 tygodnie. Nie będzie najlepszy, najpiękniejszy ten timelapse, bo było dużo zmiany i ruszania, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ale wracając do ogrodu naszego. I co tutaj instalujesz? Sałatę. Tak, i jaką to? Green. Gdzie ta zielona? Są tam jeszcze jakieś sery? No to muszą być. Hyc. Zasadzone. Zasadzone. Drukujemy. Ale ładnie napisz jaka. Ale to zresztą będzie widać. Ups, na odwrót. Idź.
to tak, gotowce już mamy tutaj zainstalowane, ale jeszcze przeprowadzimy pewien eksperyment. Bo tutaj jest zestaw eksperymentalny, gdzie jest? Tu jest zestaw eksperymentalny, czyli to jest sama ziemia i ja będziemy żnąć koper. Są na jakiejś folii one są. Bo to jest dla Norwegów. Jakby sobie nie umieli posadzić, to wysiać. Nie! A to jak ja mam to wysiać do naszego? Musisz wydłubać. Serio? No. Tak, bo to jest tak zrobione, żeby normalnie, żeby to tylko położyć na glebie i żeby... Co za normalnie lipa! Może jak nasiąknie wody, to przelew. No to eksperymenty, to eksperymentuj. O, sypie się. Wysyp. Sypuj tu do ziemi. To jak kupiłaś, to nie czułaś, że jakaś lipa nie, jest? Nie, no. Wzięłam. Ani przecież nie obmacywałam tego. No myślałby kto. Że nie. No patrz, tutaj też są jakieś. No są jakieś nasiona. To ciekawe, co to tu by niby miało wyrosnąć. Może to jest... A może to jest losowanie? Ale ty jesteś normalnie dzióbku mój. Wiesz, że to poklejone zamiast to poklejone. No to może dam 6 nasionek do jednego, a do drugiego koperek. Tak, to już żeś wrzuciła. To jeszcze wszystko możemy naprawić. A to tu jest jeszcze jedno. Tylko, że jak nam wyrośnie 5 roślin z jednego? Może to, ale to są takie same nasionka. To tam są jeszcze dwa, to może niech zostaną na tamto ewentualnie. To jeszcze jedno to wrzucę. Dobra. To będzie... Nie wiem. To będzie dopiero eksperyment. Nazwać pytajnik. A koperek wsadziłaś gdzieś? Nie, nie. To będzie koperek. To jak tam... A tu nie ma nasionka? Jest. Jest tam. No to mu nie dawaj, no bo to wyrośnie, wyrosną dwie rzeczy. Ale to jest... Ale to nie wiadomo, co to wyrośnie. A to skąd? Ja, no to ja też nie wiem. A to samo wyrośnie, co tu. No, być może. Czyli nie dawać koperku, to dam jeszcze jedną tą. No to stąd zabierz jedno, tu nie musi być sześć nasion. No nie wiem, czy... O, dobra, da się wyciągnąć. Nie, nie da się wyciągnąć, przed chwilą żeś wyciągnął, to gdzieś jest normalnie. Dobra, to nie będzie tak, to będzie bez koperku. No to wpisz tylko ten, to tutaj zrobimy... Pytajnik albo uśmiech. Tak. Gdzie tu jest jakiś ten backspace? Tu i zrobimy sobie po prostu E, X, P. Co to jest? Eksperyment? Tak. Ja naprawdę myślałam, że to można samemu coś zasadzić. Znaczy też myślałem, że grow anything. No tak, żeby tutaj niby growować anything. No i tu jest, że nasiona nie są zainkludowane. No, w naszym były. A w naszym były. No co, coś wyrośnie. Także jutro kończę tamtego timelapsa, albo jeszcze dzisiaj i przestawiamy się z timelapsem tutaj. Tu będzie zdecydowanie lepiej, bo nie będzie oglądał połowy chałupy i nie będę musiał przestawiać kamery. Ja się zastanawiam, jak ze światłem, to też mu się zostawi najwyżej. Czapkujemy. Czapkujemy, tak jest. I ostatnia. No. Także jutro po godzinie 7 trzeba ten ambaras cały uruchomić. No, a tutaj sobie będzie stała kamera na stojaczku takim małym i tutaj będzie filować i zrobimy timelapsa. To będzie timelapse leciał chyba z miesiąc. Ale spoko. No, także tyle. Rozsadzony ogród poważny. Jeszcze tylko mu trzeba tutaj wody na dół dać, ale to zaraz lejemy.
Dzięki za oglądanie, podobało się i do następnego razu. Cześć!